Cześć, czołem, drodzy widzowie, kilka lat temu zrobiłem materiał na temat bitwy pod kostniuchówką na Wołyniu, o tym największym, a jakże zapomnianym zwycięstwie legionów polskich w I wojnie światowej. Jeśli nie widzieliście tego materiału, link zostawiam w opisie, żebyście mogli nadrobić. W wielkim skrócie, gdy latem 1916 roku Armia Carska dokonała wielkiej ofensywy na zachód. I generał Brusiłow zamierzał przełamać front w wielu miejscach. Malutki, raptem może kilkudziesięciokilometrowy odcinek, którego broniło w porywach 30 tysięcy ludzi na Wołyniu, za który odpowiadały legiony polskie, nie ugiął się. Stawiał opór przez trzy dni, i Polacy wycofali się dopiero wtedy, kiedy Rosjanie niemalże oblali ten przyczółek i już trzeba było się wycofać. Jednakże te trzy dni zwłoki spowodowały, że sojusznicze armie austro-węgierska i niemiecka miały czas się wycofać, zreorganizować, przygotować następne linie obrony, i rosyjska ofensywa nie powiodła się. Polacy się wykrwawili, ale dali też dowód wielkiego męstwa i profesjonalizmu. Zostało to zauważone przez generała Ludendorfa, który do najwyższych władz napisał list, w którym proponował, żeby dać Polakom jakąś formę autonomii. Może nie zaraz niepodległość, tak, żeby pozostali zależni od Cesarstwa Niemieckiego, ale tak, żeby Polaków wmanewrować w walkę z carską Rosją, bo mając rekruta z terytorium Królestwa Polskiego, pamiętajcie, formalnie w tamtym czasie to było terytorium Rosji, więc kraju, który zaatakowali, terytorium okupowane, a nie niepodległe, więc chcieli zaproponować Polakom jakąś formę, no właściwie namiastki wolności, po to, żeby ci ochoczo założyli mundury w nadziei, że będą potem bić się na wschodzie równie dzielnie jak tam na Wołyniu pod kostniuchówką. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć słowami z epoki, ponieważ mam taką broszurę, która jest stricte związana z tym pomysłem i opowiada, jak Polacy, którym w tamtym czasie wydawało się to dość dobrym i realistycznym pomysłem, w 1916 roku to widzieli. Serdecznie zapraszam. Gdy dnia 5 listopada 1916 roku cesarz niemiecki Wilhelm i cesarz austro-węgierski Franciszek Józef podpisali wspólną w pszczynie po konferencji deklarację, w której mgliście wspominali o tym, że będzie jakaś Polska Wskrzeszona, ale bardzo ściśle związana ze swoimi sojuszniczymi mocarstwami. Za to w większym detalu pisali o tym, jakąż to siłą zbrojną ma dysponować ta Polska do walki z carską Rosją po stronie Niemiec i Austrii. Wydano w Warszawie nakładem Towarzystwa Szerzenia Oświaty taką oto broszurę, w której autor Władysław Radwan w ten oto sposób streszczał Polakom, co też się dzieje i jak powinni jego zdaniem y, rozumieć te wydarzenia. Zaczniemy od samego początku. Czytaj! W Polsce nawet umarli patrzą żywymi oczami historii, nadzieje naszych dni. Każde zdarzenie musi wytrzymać ogniową próbę ich płomiennego wejrzenia. Ci, co odeszli w zaduszny dzień, powstali, żyją pośród nas, cierpią i radują się, wierzą w przyszłość narodu i w przyszłość wyciągają ręce. Mocne nadzieją i wiarą. I tylko pośród żywych są, co zwątpili i w naród, i w sprawę, i w siebie. Tych nie poruszy nic. Oni umarli duchem, choć żyją ciałem. Upiorni! Ich dla życia odrodzić może już tylko krew. Niechże się leje, niech zatapia, jeśli przez nią przyjść może odkupienia i wolne, odrodzone życie. Niechaj co rychlej pocznie się wielkie narodowe słowo, by odkupione przez krew ciałem państwowego bytu się stało. Niechaj wołanie nasze przyczyni się do wyczarowania utajonego słowa. 5 listopada roku 1916. W niedzielę, dnia 5 listopada o godzinie 12 w południe, w Warszawie i we wszystkich miastach i miasteczkach powiatowych, ogłoszony został przez cesarzy Niemiec i Austrii manifest do Polaków. Niejeden to i słuchać ani czytać nie chciał, co tam w tym w manifestie było. A jak mu kto mówił, to on zaraz swoje. Panowie się z Niemcami pokumali, żeby naród wygubić do wojska, zabrać. I jeszcze nic nie wie, o co chodzi. Jeszcze się z nikim nie rozmówił, nie naradził, jeszcze sam swoim rozumem tego nie rozważył, a już splunie i ani myśleć, ani gadać nie chce. A człowiek na to jest stworzeniem rozumnym, żeby na rozum wszystko brał i wszystko dobrze rozważył, a potem powiedział tak i tak. A najprzód trzeba przeczytać, co ogłosili i pomyśleć, co też to znaczy i co z tego będzie. W Warszawie i w całej części Polski zajętej przez Niemców ogłosili manifest taki. Manifest do mieszkańców warszawskiego generał gubernatorstwa. Przejęcie niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieźć przyszłości. Jego cesarska mość cesarz niemiecki oraz jego cesarska i królewska mość cesarz Austrii apostolski Król Węgier. Postanowili z ziem tych wytworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic królestwa polskiego zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie się w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami, rynkojmie potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy. Broni w wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu. Sprzymierzeni monarchowie, biorąc należny wzgląd na ogólne warunki polityczne Europy, jako też na dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niezłomną nadzieję, że obecnie spełnią się życzenia państwowego i narodowego rozwoju Królestwa Polskiego. Wielkie zaś od zachodu z Królestwem Polskim sąsiadujące mocarstwa z radością ujrzą u swych granic wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnym narodowym życiem cieszącego się państwa. Z najwyższego rozkazu jego cesarskiej mości cesarza niemieckiego, generał gubernator Besseler. A w części Polski zajętej przez Austriaków ogłosili akurat to samo. W obydwu manifestach, co do słowa, to samo. Widać się, cesarze ze sobą zmówili. Co ten manifest znaczy? Znaczy to, że cesarz Niemiec i cesarz Austrii chcą, żeby Polska była sama sobie, od nikogo niezależna, żeby miała własnego króla, własny rząd, własny sejm z wybranych przez narodów posłów złożony i własne wojsko. 120 przeszło lat temu cesarz rosyjski, król pluski i cesarz austriacki podzielili pomiędzy siebie Polskę i każdy trzymał swoje. A największy kawał ziemi polskiej dostał się Moskalowi. I Moskal za swoje uważał i ziemię i lasy rządowe, co je rządowi polskiemu i królowi polskiemu zabrał, i ludzi, z których podatki ściągał. I pracowaliśmy na te podatki. A szło tego z królestwa polskiego 230 milionów rubli rocznie. A z tego tylko 124 miliony rząd wydawał na utrzymanie królestwa. A 106 milionów wywoził do Rosji. A i z tych 124 milionów, co je rząd wydawał w królestwie, to tylko 30 milionów szło na wydatki pożyteczne dla ludności: na szkoły, koleje, szosy, poczty, telegrafy. Na szkoły wydawał rząd w całym królestwie niecałe, tylko 4 miliony, a dzisiaj, w czasie wojny, gdzie o pieniądze trudno, sama Warszawa wydaje na szkoły 2 miliony rubli. Resztę, całe 96 milionów rubli, wydawał rząd w Polsce, ale nie na nas. Na wojsko, żeby nas na hajami prało, jakbyśmy się o swoje upomnieć chcieli. 43 miliony na sądy i więzienia, prawie 7 milionów na policję, na żandarmerię i na szpiegów. Przeszło 11 milionów na cerkwie i popów prawosławnych, 3 miliony. A kto to zliczy, ile to milionów łapówek płaciliśmy rokrocznie urzędnikom? Wiemy dobrze, że każdy brał i nic bez rubla nie było można zrobić. I nie tylko pieniądze z nas ciągnęli, ale i coś droższego. Krew naszą. Ile to się polskiej krwi wylało w tureckich wojnach na Kaukazie, w Mandżurii. i za czyje sprawy? Przecież nie za nasze. Takeśmy musieli pracować na rząd rosyjski, na rosyjskich urzędników i wojsko i cóż się dziwić, że nas Moskal wypuścić ze swych rąk nie chciał. Kto by to dobrowolnie dojną krowę co tyle mleka daje oddawał? Aż przyszła wojna, Niemcy i Austriacy pobili i wypędzili rosyjskie wojska z ziemi polskiej i sami zaczęli u nas rządzić. I teraz to aż trzech naraz do naszej skóry rościło sobie prawo. Moskal, że to przez 100 lat byliśmy u niego za parobka, Polskę, choć wypędzony, za swoją uważa i urzędników i policję wypędzoną z Polski trzyma, pensję płaci, choć próżnują i tylko czeka, żeby to wszystko z powrotem do Polski przypędzić i znowu podatki i łapówki z nas wyciągać. Niemiec i Austriak, że to Moskali wypędzili swoją siłą, powiadają, cośmy zdobyli, to nasze. I zaraz też po wypędzeniu moskali zabrali się do gospodarowania jak u siebie. Nie tylko zabierali wszystko, co dla wojska potrzebne i podatki płacić kazali, ale zaraz swoje urzędy, swoje sądy powprowadzali, że się po polsku rozmówić człowiek nie mógł, do zarządzania szkołami wyznaczyli swoich urzędników, a w niektórych okolicach to małe dzieci, co po polsku czytać i pisać dobrze nie umieją, niemieckiego języka uczyć kazali. Tak się zaczęli zagospodarowywać, jakby tu wiekować mieli. Jak się na to patrzyło, to strach oblatywał. Jak to? To ledwo jednego, co nas gnębił i okładał, wypędzili. Już znowu będziemy pod obcym panowaniem? Znowu będziemy na obcych pracowali? Aż się przypomniało przysłowie pomieniał stryjek siekierkę na kijek. I tak było przez rok przeszło, że Moskale uważali nas za swoich, a Niemcy i Austriacy też za swoich. Aż się Niemcy i Austriacy opamiętali, że jakby tak Polskę zabrali dla siebie, to by tę wojnę trudno było skończyć, bo by ją Moskale i inne państwa koniecznie odebrać chcieli. A oddać Moskalom nie sposób, bo za blisko by podziemie niemieckie i austriackie podchodzili. Zabrać źle, oddać jeszcze gorzej. No to co z tym zrobić? I powiedzieli: Niech Polska będzie sama sobie. Zmiarkowali się Niemcy i Austriacy, że to i dla nich będzie bezpiecznie, jak pomiędzy nimi a Rosją będzie państwo polskie. Zawsze to trudniej znienacka napaść. Trzeba pierw przez Polskę przejść i polskie wojsko pobić. Zmówili się ze sobą dwaj cesarze, ich ministrowie, zgodzili się na jedno i napisali manifest, co nam go 5 listopada ogłosili. Ani cesarz niemiecki, ani cesarz austriacki nie oddali tego, co kiedyś przy rozbiorach Polski zabrali. Oddali tylko to, co przedtem Rosja zabrała, a oni Rosji przez te dwa lata wojny wydarli. Tylko cesarz austriacki, żeby mu Polacy, co w Galicji mieszkają, zanadto głowy nie suszyli, i zanadto się do Polski nie wyrywali. Ogłosił jednocześnie z manifestem, że Polakom w Galicji większe prawa nada. Oto jak cesarz austriacki ogłosił wyodrębnienie Galicji. Kochany doktor von Kerber, w związku z uchwałami powziętymi przeze mnie wspólnie z jego cesarską mością cesarzem niemieckim, utworzone zostanie z krajów polskich wydartych z podpanowania rosyjskiego przez nasze mężne wojska państwo samodzielne na zasadzie monarchii dziedzicznej i prawodawstwa konstytucyjnego. Przy tej sposobności stają mi w pamięci wdzięczne i wielokrotne dowody oddania i wierności, jakich doświadczałem w ciągu mego panowania ze strony kraju galicyjskiego, oraz wielkie i ciężkie ofiary, jakie w obecnej wojnie ten kraj, wystawiony na gwałtowną napaść ze strony nieprzyjaciela, poniósł w interesie zwycięskiej obrony wschodnich granic państwa, co mu trwale zapewnia jak najgorętszą, a ojcowską opiekę z mej strony. Przeto wolą moją jest w obecnej chwili, kiedy powstanie nowe państwa, aby ręka w rękę z jego rozwojem nadać i dla Galicji. Prawa do samodzielnego uporządkowania swych interesów krajowych, pozostających w zgodzie z przynależnością do całości państwa i z jego pomyślnym stanem, a tym sposobem dać i ludności galicyjskiej rękojmie narodowego i gospodarczego rozwoju. Zawiadamiając o tym, polecam panu zarazem wypracować i przedstawić mi odpowiednie projekty mające na celu prawne urzeczywistnienie mego zamiaru. Pewnie i cesarz niemiecki będzie musiał lepsze prawa Polakom w Poznańskiem, na Śląsku i w Prusach Zachodnich nadać, bo by byli ciągle niezadowoleni. Jakby wiedzieli, że w Polsce wszystko wolno, a tam nic. W taki to sposób przyszło do tego manifestu. Czy się mamy z tego manifestu cieszyć, czy płakać? Każdy rozumny człowiek, zanim zacznie od góry skakać z radości albo klądzieć, zgrzytać zębami, powinien sobie to pytanie zadać, pomyśleć, pogadać z ludźmi, przeczytać niejedno w gazetach i dopiero potem powiedzieć, że to dobre albo złe. Jak tak pomyśli, to każdy jaki by nie był, zgodzi się, że to lepiej pod niczym batem nie być, mieć swoje urzędy, swoje szkoły, jak płacić podatki po to, żeby z nich pożytek był dla kraju, a nie po to, żeby nimi paść obcych urzędników albo żeby je do Rosji czy do Niemiec wywozili i tam na ludzką wygodę i pożytek obracali. Głupi byłby ten, kto by powiedział, że to nieprawda. I niejeden to by sobie radzi podśpiewywać dla fantazji, jak to wszystko wyrozumie, ale mu dwie rzeczy przeszkadzają. Zły jest na wszystko, bo mu w brzuchu burczy. Zimno do dokucza. To jedno, a drugie. Boi się, że jak będzie ta Polska, to panowie będą nad nim przewodzić, będą go w poniewierce i w nędzy trzymać. Jak to pomyśli, to tylko zaklnie. Pańskie rządy psiakrew. Zachciało im się Polski i króla. A to by znowu trzeba wziąć na rozum, jakie to te rządy mogą być w Polsce i od kogo to będzie zależało, jakie te rządy będą. W różnych krajach różne bywają rządy. Bywa tak jak w Rosji albo w Chinach, że urzędnicy tak rządzą, jak im się podoba, że sprawiedliwość jest tylko dla bogatego, że się o swoje prawo upomnieć nie wolno, bo za to grozi więzienie, że robotnikowi nie wolno tworzyć związków zawodowych ani kas strajkowych. A za strajk o lepsze warunki pracy wsadzają do kozy. Bywa taki rząd, że nie wolno nawet zapytać, co się dzieje z krwawicą płaconą na podatki, dlaczego i komu wypowiadają wojnę, za co żołnierz krew swą przelewa. Ale bywają i rządy inne jak w Szwajcarii lub Anglii, gdzie każdy ma równe prawa, gdzie każdy głosuje na posłów, którzy prawa stanowią, gdzie wolno każdemu wypowiedzieć, co myśli i co czuje, o wszystko zapytać najwyższego urzędnika, gdzie nikogo nie wolno uwięzić bez wyroku sądowego, gdzie robotnikowi wolno tworzyć związki, sposobić się do walki o lepsze jutro, o lepsze warunki pracy. Takie to różne bywają rządy. A w Polsce powinna być wolność i rządy sprawiedliwe. Każdy ma mieć prawo głosowania na posłów, którzy w sejmie prawa dla kraju stanowią. Każdemu ma być wolno mówić i pisać prawdę przeciwko bogatym i możnym. Każdy ma się czuć bezpiecznym w swoim domu, spać w nocy spokojnie, że nie przyjdą żandarmi wyciągnąć go do więzienia. Że coś przeciwko rządowi napisał lub powiedział. Każdy robotnik ma mieć prawo łączyć się z innymi w związki, żeby wspólnie o lepsze jutro walczyć, tworzyć kasy strajkowe na wypadek, kiedy się trzeba będzie wzajemnie w czasie strajków wspomagać. Rząd polski ma myśleć o tym, żeby w tym kraju rozwijał się przemysł, żeby bezrolny mógł się yy, dochrapać swojego zagona. Żeby były koleje, drogi, bite poczty, a wszystko tanie, do wygody ludu pracującego ułożone. Rząd Polski ma myśleć o tym, jak dostarczyć rolnikowi pieniędzy na polepszenie gospodarki, a rzemieślnikowi na materiały i narzędzia pracy. Rząd Polski ma myśleć o tym, żeby robotnik stary, sterany pracą, nie szedł żebrać, żeby dostał emeryturę na starość, żeby robotnik okaleczony przy pracy nie wpadał w nędzę. Rząd polski ma dbać o to, żeby podatki były sprawiedliwie rozłożone, żeby największy ciężar nie na lud pracujący, a na bogatych spadał. Rząd polski ma myśleć o tym, żeby się każdy mógł uczyć, żeby swoje zdolności rozwinął, żeby syn chłopa czy robotnika zdatny do tego mógł się wykształcić bezpłatnie i dojść do najwyższego stanowiska, do najwyższego urzędu. Tak jest na świecie, tak musi być w Polsce. Wtedy nie tylko synowie bogatych i możnych będą rządzili krajem, będą rządzili najzdolniejsi. Jeżeli tak jest gdzie indziej, dlatego tak yy, nie może być w Polsce. Albo panowie nie pozwolą. Powie na to nie jeden po namyśle. Ale i wśród panów nie wszyscy tacy byli i są, co by chcieli chłopa i robotnika trzymać w nędzy i upodleniu. Są mi tacy, co wiedzą, że dla wszystkich chleba w Polsce starczyć może. Są i tacy, którzy o tym tylko myślą i nad tym pracują, żeby chłop polski, polski robotnik, swoje prawo i swój obywatelski obowiązek w Polsce zrozumiał, żeby Polskę za swoją pracę. Za swoją sprawę, przepraszam, uznał. Nie dał bez siebie w Polsce rządzić nikomu i nie dał Polski nikomu ukrzywdzić. Są i tacy panowie, co jak mówią o Polsce, to nie tylko o ziemi polskiej i o królu, o rządzie polskim myślą. Dla nich najważniejszy w Polsce to ten dwudziestomilionowy lud pracujący, który dzisiaj w ciemnocie, w upodlaniu w nędzy żyje. A jak mu kto wspomni o Polsce, to klnie do cholerystą Polską. Panom się Polski zachciało. Ten lud pracujący, co o Polsce słyszeć nie chce to Polska nad tym pracuje, żeby ten lud polski z nędzy i ciemnoty wydźwignąć. Bo wierzy, że jak ten lud przyjdzie do rozumu, pozna swoje prawa, to przestanie na Polskę wymyślać, bo jak będzie na siebie samego wymyślał. I w ten czas Polska zadziwi cały świat i stanie pomiędzy najpierwszymi narodami. Z takich panów był Kościuszko, z takich był Traugut, co o wyzwolenie narodu i o wyzwolenie ludu krew przelewali. I nie jeden z takich panów zgnił w więzieniu lub zginął na szubienicy za to, że chciał lud Polski wyzwolić. Ale nie wszyscy panowie byli są tacy. Gdyby wszyscy byli tacy, to by dzisiaj w Polsce nie było człowieka, który na Polskę by klnął, a Polska byłaby wolna sama z siebie i bez manifestu cesarzy ogłoszonego 5 listopada. Większość panów myśli o sobie, żeby dzieci wychować, żeby majątku nie stracić, żeby żyć jak najwygodniej. I widzi się takiemu panu krzywda i pomstuje, kiedy robotnik, któremu płacił dotychczas rubla dziennie, zażąda o 20 kopiejek więcej. Widzi mu się, że to po jego majątek, jego własność wyciąga ktoś rękę i za nic dobrowolnie nie ustąpi, chyba że musi. Prawda szczera, że tacy panowie to by nie radzi widzieć chłopa albo robotnika, który prawa chłopskiego i sprawy robotniczej pilnuje. Szczera prawda. Że taki pan radby takie prawa stanowić, żeby się robotnikom nie było wolno zmawiać i strejkować. Szczera prawda, że taki pan to by chciał jak najwięcej podatków z siebie na lud pracujący zwalić. I nie przez złość, nie po to, żeby robotnika ukrzywdzić, a po to tylko, żeby sobie dogodzić swój majątek i swą wygodę powiększyć. Ale nie jednego takiego pana to i pod sukmaną bogatego chłopa by znalazł, co to wszystko pod siebie garnia, a parobkowi z dobrej woli zarobku nie podwyższy. I co już dziwnego, że taki co to wszystko widzi i rozumie, to się boi polskich rządów. Boi się, bo nie wie, że nie wszyscy panowie tacy. Boi się, bo nie wie, że choćby i wszyscy tacy byli, a ch chcieli lud pracujący krzywdzić, to by nie poradzili, byle tylko lud światły był i o swoich prawach wiedział. Bo i jakże prawa stanowić i rządzić przeciwko woli ludu pracującego, który posłów swoich do sejmu wybiera. Jakiś to rząd polski będzie mógł nie słuchać słusznych żądań milionów robotników i chłopów. Jaką siłą mógłby taki rząd miliony ludów niewoli trzymać? Rząd polski nie będzie chciał cię mierzyć polskiego ludu, ale choćby chciał, to by go cię mierzyć nie mógł. Przecie wojsko, które siłę każdego rządu stanowi i z tego samego ludu będzie wychodziło i każdy żołnierz będzie odczuwał niedolę swych współbraci. Mógł rządzić przeciwko woli całego narodu rząd obcy, choćby rosyjski, bo miał obcych żołnierzy na usługi, którzy się z radością nad bezbronnymi pastwili. Mógł rząd rosyjski w 1905 roku, choć wszyscy chcieli wolności, zgnębić robotnika polskiego, tysiące wymordować, tysiące wywieźć na Sybir, bo miał obce, dzikie nieczułe na naszą niedolę, nierozumiejące naszego języka wojsko z różnych kałmyków i kozaków złożone. Polski rząd będzie się musiał oglądać na to, czego chce polski robotnik i chłop polski, ale robotnik i chłop muszą wiedzieć o swoich prawach. I umieć tych praw bronić, a do tego potrzebna oświata. Najpierwsza rzecz to szkoły dobre dla wszystkich dzieci, żeby jak dzieci nasze co teraz do szkół idą, wyrosną, nie było w Polsce człowieka ciemnego. Ale nie można czekać aż dzieci urosną, już teraz dorośli muszą sięgać po oświatę. Starzy muszą się uczyć, żeby umieć swoich praw bronić i swoje obowiązki spełniać. Już dzisiaj dziesiątki tysięcy ludzi dorosłych w Polsce do nauki się bierze, a powinni się uczyć wszyscy, którzy nauki potrzebują. Jak wziąć to wszystko na rozum, to widać, że jak chłop i robotnik będzie chciał, żeby w Polsce była wolność i sprawiedliwość, to będzie wolność i sprawiedliwość. Nie powie: co mi z tej sprawiedliwości, kiedy ja z głodu zdycham i tych dobrych czasów może nie doczekam? Prawda, że ciężki los spadł na lud pracujący. Nacierpiał się przez te dwa lata nędzy i upokarzenia zaznał. Ten co nigdy nie prosił, że brać musi w brudzie, w chłodzie, w ciemnościach, o głodzie żyje z dnia na dzień, wszystko na świecie przeklina i tylko pragnie z tej nędzy wyjść i powrotu Moskali oczekuje. A jaki taki młody, a gorący, jak słuszny, jak słyszy, że nie tylko chłop, ale i robotnik w Warszawie i po innych miastach powrotu Moskala pragnie, to pomstuje często na ciemnego człowieka. Zapomniałeś, powiada, jak cię kozak na hajom, jak bydle prał, jak ciebie albo twojego brata w więzieniu męczył, jak twoje dzieci po rusku uczył, jak strzelał po ulicach Warszawy, Łodzi, Radomia do robotników, jak do psów, jak cię w cyrkule policjant po pysku prał i splunie taki młody, a gorący z pogardą. I źle robi że pomstuje, bo nie potrafi wyrozumieć człowieka. Oj, nacierpiał się naród, nacierpiał, że i o wszystkich krzywdach Moskalowi zapomniał. I tylko świeżą krzywdę, głód i chłód pamięta. I na komitety pomstuje. I powrotu Moskala jak zbawienia czeka. I myślisz, że jakby Moskal wrócił, to by wszystko było. Nie tylko chleb, ale i sadło. A nie wiesz, że to od tego czasu i tam w Rosji chłodno i głodno. Nie wie, że te dwa miliony Polaków, co ich Moskale ze sobą pognali, giną z głodu i chorób. Jak muchy. Nie wie, że w Moskwie, w Petersburgu mało co tanie jak u nas. Nie dlatego, żeby chleba nie było, ale że go nie ma czym przywieźć. Kolei mało, a wszystko przez wojska zajęte. I nie wie taki, co powrotu Moskala wygląda, że jakby tak Niemiec wychodził, a Moskal wchodził, to by jeszcze raz wszystko, co jest do zabrania, zabrali, a kraj spalili i zniszczyli. A zanim by Moskal koleje, co ich ledwie dla wojska starczy, odbudował i chleb sprowadził, to byśmy ginęli z głodu gorzej niż teraz. Wtedy by i za kartkami chleba nie dostał, a jak tego człowiek znędzniały i ciemny nie wie, a czuje, że mu krzywda, to na komitety i polskie rządy pomstuje. Jest ciężko i będzie ciężko, zanim się wojna skończy. Ale to już bliżej jak dalej. Da Bóg? Przetrzymamy. I będziemy u siebie, na swoich śmieciach, sami. Nikt nam nie będzie mowy, ani wiary naszej bronił. Nikt nami nie będzie pomiatał. Będziemy posłów swoich wybierali, żeby prawa stanowili, rządu pilnowali, żeby była w Polsce sprawiedliwość. I każdy Polak będzie w Polsce obywatelem, a nie popychadłem i każdy go będzie musiał uszanować. A jak pojedzie do Ameryki czy gdzie indziej za pracą, to nie będzie jak ten bezdomny pies bez opiki, ale jak każdy inny naród będzie miał od polskiego rządu opiekunów w każdym mieście. Niejeden powie może to wszystko i prawda, ale do wojska brać mają. I wszystko to po to ogłaszają, żeby naród wygubić. Panowie, naród zaprzedali i nie wie, że do wojska mają iść ci, co chcą. I nie pamięta, jak to Moskale, zanim wyszli, wybrali czerwone bilety i niebieskie, gdzie zdążyli, wyłapali dziewiętnastoletnich chłopaków, nie zostawili. I nie rozumie, że zanim polski rząd wszystko w swoje ręce weźmie, zanim zrobi pobór, zanim się żołnierze wyuczą, to się i wojna może skończyć. I nie rozumie, że jakby Moskale wrócili, to by zaraz całą młodzież wybrali niebieskie bilety, co zostały i zaraz by w dwa albo trzy miesiące w okopy posłali, bo jak już jest wojsko łatwo takiego, co nic nie umie pomiędzy starych żołnierzy wsadzić, a jak przyjdzie nowe wojsko robić, to trzeba uczyć długo. Przyjdzie taki czas, że będzie polskie wojsko i młodzież zamiast na Kaukaz, na Syberię, do Turkiestanu. pomiędzy obcych i innej wiary ludzi na poniewierkę w żołnierze wyjechać, będzie się w polskim wojsku tu w kraju, w tym samym mieście albo o parę mil ćwiczyła. A jak będzie potrzeba, to będzie broniła Polski niepańskiej, jak się to teraz niejednemu widzi, a Polski ludowej, jednako sprawiedliwej dla wszystkich. Ale to od nas samych zależy. Trzeba, żeby to wszystko nie zostało na papierze. Trzeba, żeby naprawdę zamiast niemieckiego polski rząd wziął w swoje ręce wszystkie sprawy. Trzeba, żeby się rząd polski zaopiekował ludźmi, co nie mają pracy, żeby otworzył choć niektóre fabryki, żeby ludzie tu na miejscu pracę znaleźli. Czy to obcy rząd będzie się o naród troszczył? A swój się troszczyć musi, bo ludzie to jego przyszła siła. I trzeba, żeby ten rząd był mądry, gospodarny i sprawiedliwy. Jeszcze teraz wyborów nie ma. Jeszcze nie może chłop i robotnik wybierać posłów, co by prawa stanowili o przyszłości Polski, radzili. Rządu pilnowali, spraw ludowych bronili, ale już teraz powinien każdy o tym myśleć, o to się troszczyć, uczyć się, jak się czego nie wie z ludźmi gadać, gazety czytać. Już dzisiaj powinien się każdy do spełnienia obywatelskich obowiązków sposobić. Na końcu jeszcze, poza tym, że jest y, w tej broszurce propozycja czytaj nowe książki Promieniści Filomaci Filareci, mamy też rozpiskę Towarzystwa Szerzenia Oświaty z innymi y, propozycjami wydawniczymi, trochę społecznych, trochę historycznych, a na odwrocie mamy kursy dla dorosłych. Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy dnia 12 listopada 16 roku organizują odczyty na temat znaczenie dnia 5 listopada 16 roku dla Polaków. Jest tu rozkład odczytów na różnych warszawskich ulicach. Wejście na odczyt darmo, sprzedawana będzie broszura pamiątkowa. Pewne rzeczy zawarte w tej broszurce okazały się być prawdą. Bardzo podobało mi się w tym tekście, jak ta, powiedzmy, na chłopski rozum było powiedziane: Dają nam tyle? Bierzemy tyle, ale już wspomniano o Galicji, o Poznańskim, więc nie można było otwarcie tego powiedzieć, bo cenzura by to wyłapała, ale sugestia była taka: dadzą nam trochę, jak staniemy na nogi, resztę weźmiemy sami. Były też yy, rzeczy, które się nie sprawdziły, te marzenia o tym, że ta wolna Polska będzie taka równa i sprawiedliwa dla wszystkich, a niestety Druga Rzeczypospolita, poobijana I wojną światową, potem wojną o granicę, wojną polsko-bolszewicką, niestety nie była do końca państwem udanym. I ludzie biedni w II Rzeczypospolitej, bardzo cierpieli. Jednocześnie trzeba to zrozumieć, że nie da się nawet nie to, że z niczego, tylko z ruin od razu zbudować dobrego, bogatego, bezpiecznego i sprawiedliwego kraju. Zwróćcie też Państwo uwagę, że w tej broszurce bardzo dużo było o Pańskiej Polsce i o podkreślaniu praw robotnika i chłopa. Proszę Państwa, w tamtym czasie, a było to nie tak wiele przecież dekad od Powstania Styczniowego, gdy dobry Baćko-Car zniósł Pańszczyznę. Po to, żeby wytrącić rządowi narodowemu powstańczemu argument zniesienia pańszczyzny z rąk, że przecież Car zniósł pańszczyznę, a teraz wrócą jaśnie panowie, przywrócą pańszczyznę, ten strach przed pańszczyzną i wyzyskiem był bardzo silny. A ci robotnicy, którzy wtedy pracowali w fabrykach i też byli traktowani, no nie wiem, czytaliście ziemię obiecaną, albo oglądaliście film, no to powinniście mieć wtedy wyobrażenie, jak byli traktowani, jak śmieci, jak e, swojego rodzaju bioroboty. Że ci ludzie zresztą, którzy ze wsi pojechali do miasta i byli wychowani w tym strachu przed pańszczyzną, przed wyzyskiem, przed tym całym złem, niekoniecznie się utożsamiali z Polską. Dlatego zarówno ruch lewicowy, jak i ruch niepodległościowy, czyli to sławne Piłsudskiego, że z tramwaju socjalizm wysiadłem na, na przystanku niepodległość. Nie dało się wtedy tej niepodległości odzyskać bez wytężonej pracy społecznej, żeby chłop i robotnik poczuł się Polakiem. I poczuł, że Polska to jest także jego sprawa, jego interes i jego wartość. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego. Jakoś teraz pojutrze, w sobotę, będziemy się w Poznaniu widzieć, a jak wrócę, to nagrywam następne odcinki, bo mam tego trochę w zanadrzu. Do zobaczenia.